Dzień dobry w tym nowym roku 2021. Jest to pierwszy film w tym roku na moim kanale. No i tak pomyślałam, że może zrobimy losowe markery z okazji nowego roku. Wiem, że prosiliście mnie, abym zrobiła je również na Boże Narodzenie, ale nie chciałam, żeby były tak często, więc tak raz na miesiąc myślę, że wystarczy. Jest to chyba najczęściej, jak mogę zrobić. Ale oczywiście nie będą zawsze, to tylko na specjalne okazje. A nowy rok jest chyba jak najbardziej specjalny. No, tak myślę. Ale okej, przygotowałam sobie specjalnie na ten moment rysunek, który pokoloruję dzisiaj losowymi markerami i na sam koniec również pokażę Wam, jak będzie wyglądał tymi samymi markerami, tylko w wybranych miejscach. No i oczywiście, jak zawsze, macie link do tego rysunku na dole w opisie, żebyście mogli sobie również go pokolorować albo losowymi markerami, albo losowymi kredkami, albo w ogóle czymkolwiek tylko chcecie, może być nawet i normalnie. No dobra, tutaj mam przygotowany rysunek na dzisiaj, zrobiłam go właśnie takiego. No i oczywiście, jak zawsze, wydrukowałam sobie dwie wersje. Jedną wykorzystamy do losowych markerów w losowych miejscach, a drugą do losowych markerów w wybranych miejscach. Dobra, jedną sobie po prostu odstawię. Tutaj mam przygotowane losy na pomarańczowych karteczkach, no i skórę jak zawsze na koniec. Dodatkowo również uwzględniłam blender w moich markerach. Tutaj właśnie je mam w pudełku i blender będzie robił jako biały kolor, więc jeżeli wylosujemy blender z tego czegoś, co tutaj mamy, no to będziemy po prostu nie kolorować tej powierzchni, która nam się wcześniej wylosuje. I skórę jak zawsze zostawiam na sam koniec, więc ją odkładam. Będziemy losować ze wszystkich kolorów, bo w sumie było tak pomieszane zdanie na temat tego, czy losować skórę z wybranych kolorów, takich bardziej skórzastych, czy ze wszystkich, no to zostawmy już te wszystkie. I najpierw wylosuję obszar, który najpierw pokolorujemy. Nie ma tego w sumie za dużo, jest taki dosyć prosty rysunek, jak możecie zobaczyć. I wyrosowały się gwiazdki. Gwiazdki mamy tutaj dookoła. I również jest tutaj jedna gwiazdka, no i na spince, ale spinkę mamy osobno i łańcuszek mamy również osobno, więc Więc kolorujemy tylko te gwiazdki, które są wokół dziewczyny. No i w sumie to tutaj jakiś taki jasny byłby fajny, więc losuję. Wzięłam coś z dołu. Tylko zobaczmy, co to jest. Dobra, bardzo jasny kolor, naprawdę. BG205 Blue Grey 25, czyli no nie jest jasne, no niestety nie wyszło nam tym razem, ale pokoloruję i zaraz wracam. Dobra, to było szybkie, musiałam się trochę schylić, żeby w ogóle zobaczyć cokolwiek na tym rysunku. Odkładam sobie marker, no i wylosujmy kolejne rzeczy do pokolorowania. No te gwiazdki jakoś tak nie oddziałują tutaj, nie? One są takie małe i w sumie chyba każdy kolor by pasował, tak mi się wydaje. No i teraz przechodzimy do ust. Usta, oczywiście na twarzy, no bo gdzie indziej. Tak naprawdę się popisuję właśnie teraz. Dobra, losuję. Może będzie jakiś kolor taki różowy, albo czerwony, albo jakiś ładny, taki ciemniejszy, zimowy. Jest Rose Boulevard R12. Ciekawe, jaki to jest w ogóle odcień. Zobaczmy. Ładny. Ale pięknie wyszło, naprawdę przepiękny odcień. Jak na razie, bo on jeszcze oczywiście wyschnie i zrobi się jaśniejszy. Bo markery zawsze dają taki efekt, że dopóki nie wyschną, one po prostu są mokre i jest trochę inny kolor niż finalnie. Na razie bardzo mi się podoba, może jakby było tutaj dużo takiego żółtego, złotego, to by było tak, jak idealnie bym chciała. Dobra, spinka. Spinka, tak jak Wam mówiłam, jest tutaj taka bardziej gwiazdkowa i ona chyba, no w sumie w zależności od tego, jakie włosy nam się wylosują, taka spinka byłaby spoko, więc tutaj na razie chyba nie będę obstawiać, bo może być chyba wszystko. To losuję. Jest coś, mam. Nie wiem, czy ja kątem oka nie widziałam, że jest to coś ciemnego, ale zaraz Wam pokażę i sami się przekonamy, co to jest. 3, 2, 1. Nie, nie jest coś ciemnego, coś mi się wydawało, ale to jest taki chyba średniawy kolor. Y7 Dull Yellow. No, zobaczmy. Ładny, nawet jakbym miała w sumie sukienkę takiego zielonego odcienia, tak, to
by się jakoś wpasowało. Ale generalnie na razie nie jest źle, bo mamy same takie malutkie rzeczy i idzie nam to naprawdę bardzo szybko. Także wylosujmy jakąś kolejną rzecz. Dobra, jedną mam. Myślałam, że to dwie, bo w ogóle wzięłam sobie trochę większe te kartki niż zawsze. No i włosy, wykrakaliśmy włosy, więc do tego zielonego koloru chyba będą wszystkie pasować odcienie. Ja bym może chciała jakiś taki ciemny brąz albo jakiś taki ciemny szary. Albo blond też by był fajny. No w sumie to, co się wylosuje, też znowu chyba będzie fajne, bo do włosów naprawdę wiele kolorów pasuje. A i wy możecie mi powiedzieć na dole w komentarzach, jaki wy chcielibyście tutaj zobaczyć kolor na włosach. No to losuję. Jest rysunek. No i teraz przekonamy się, jaki będzie kolor. O kurczę, Royal Blue PB6. Zobaczcie, jaki ciemny niebieski. No to nie wiem, czy to będzie dobre, ale pokolorujmy. I oczywiście, tak jak zawsze, koloruję również brwi. No dobra, chciałam mieć ciemny kolor i mam ciemny, chociaż nie taki, jakiego oczekiwałam, ale też nie wygląda to źle. Oczywiście jeszcze się rozjaśni, no i będę dokładać również cienie i trochę białego żelopisu, więc pewnie będzie jeszcze lepiej. Ale okej, no nie jest źle, prawda? No chyba nie jest. To wylosujmy, jeszcze zostały raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy tylko zostało i skóra, więc to, co mi się tutaj odwróciło na bok, wezmę. Zobaczmy, co to jest. Kule. Kuli mamy tutaj dosyć dużo. Tutaj są z tyłu, jest ich aż 5, czyli 5 tyle, co zostało tych losów. I kule fajnie by było, gdyby były na przykład srebrne albo złote, ale chyba srebrne byłyby fajniejsze, czyli może jakiś taki jasny, szary. Musiałam zrobić chwilę przerwy, bo zadzwonił mi telefon i byliśmy przy kulach. Dobra, więc teraz wylosuję kolor, który mógłby tutaj być i właśnie tak jak wam mówiłam, fajnie by było, gdyby był jasny szary i na jasny szary bardzo liczę, więc trzymajcie kciuki. Coś jest i będzie to kolor, no tak, piękny, naprawdę szary, czerwony geranium R8. Nie takiego się spodziewałam, nie będzie tutaj fajny. Bardziej taki świąteczny, nie? To do poprzedniego rysunku bardziej by tu pasował. Ale no cóż, koloruję. No i co ja mogę teraz powiedzieć? Tak to wygląda. Nie jest najlepiej, nie jest tak, jak się spodziewałam. Tak, przede wszystkim nie jest tak, jak się spodziewałam, bo to są bardzo mocne odcienie rzucające się w oczy i raczej myślałam nad czymś takim bardziej lekkim, no i takim złoto-srebrnym czy coś w tym stylu. No ale nie jest też źle. Dopóki jeszcze nie pokolorujemy twarzy, to nie jest źle, naprawdę. Więc teraz weźmy balony. Dobra, mamy na górze, to balony, no to weźmy już szary, naprawdę. Tutaj by się no super przydał, żeby coś było jaśniejszego albo złote, czyli taki jasny żółty, albo taki zielony jasny. A wy co byście tutaj obstawili? Może jeszcze jasny niebieski? Tak patrzę z góry na podgląd, bo w podglądzie zawsze jakoś tak się lepiej tutaj układają te kolory i lepiej się widzi całokształt. No napiszcie mi dole, na dole w komentarzach, a ja teraz będę losować. Trzymajcie kciuki. Tym razem wzięłam coś ze środka. Mam nadzieję, że jest to dobry los i że przyniesie nam szczęście. Okej, brown grey. Genialnie. Ciekawe, jaki to jest odcień. Popatrzmy. Nie jest piękny, ale jest taki szampański, można by powiedzieć. Zrobię to tak, że zostawię po prostu tutaj dookoła trochę białego, żeby były widoczne takie balony. Na pewno jest to lepiej niż wychodziło do tej pory, bo jest w sumie jaśniejsze od tego, co mamy. W ogóle tutaj na podglądzie jest chyba trochę ciemniejsze niż widzę w rzeczywistości i się trochę jeszcze rozjaśni, więc mam nadzieję, że nie będzie źle. I zostały nam jeszcze trzy losy, czyli
sukienka, łańcuszek i oczy, no i oczywiście skóra tam na samej górze leży, co tu najdalej ode mnie. No i wylosujmy, albo nie, może wylosujmy najpierw kolor, bo w sumie nie mamy tutaj podwójnego, więc najpierw kolor. Myślę, że to będzie dobre posunięcie, zobaczymy, co nam się wylosuje. I uwaga, będzie to kolor, no przepiękny. Takie jakieś świąteczne mi się tym razem losują. Dlaczego nie w poprzednim odcinku? Ocean Green, G3. No i co? Do... Ej, no właśnie, do sukienki byłoby chyba fajne. Do tego zielonego. Do oczu też. No do łańcuszka najgorzej, ale wybierzmy sobie... No może wezmę ten los. Jest sukienka, ciekawe jak to będzie wyglądać, ale jestem naprawdę zaciekawiona. Mam nadzieję, że dobrze to koloruje. No i co powiecie na to? Bardzo kolorowy rysunek. Dosyć chyba niestandardowy jak na Sylwestra, co? Chyba, że może taki bal przebierańców. No, powiedzmy. Kurczę, muszę zamknąć drzwi. Same przeszkody dzisiaj. Właśnie zaczęła mocno pralka działać, no i chyba będzie nam trochę przeszkadzać. Mam nadzieję, że nie będzie to złe w odbiorze, ale chciałabym to nagrać, dopóki jeszcze właśnie mam trochę czasu. No cóż, tak jest miszmasz taki trochę, nie? Taki właśnie karnawał, bal przebiera... No, karnawał. No to pasuje, nie? Zostały nam dwa losy, wybierzmy może prawą rękę i to będą oczy. Oczy będą oczy i został nam łańcuszek, a oczy niech będą jasno-błękitne. Takie, no, błękitne. Błękitne to i tak jest jasne, prawda? Ale błękitne fajne by były, albo właśnie zielone. No, ale w sumie tutaj też wszystko będzie pasować, a wy napiszcie mi też w komentarzach, jaki kolor wy byście obstawiali do tego rysunku. To ja losuję. A w ogóle teraz sobie tak pomyślałam, że śmiesznie by było, gdyby wylosował się blender. To by było dopiero. P2 Light Violet. No cóż, ładny kolor. No, znowu taki ciemny, idealny do oczu. No i różnokolorowy rysunek. Został nam tylko łańcuszek. I do łańcuszka może by się wylosował w końcu ten jasny, żółty kolor. Ja bym bardzo chciała. Albo jasny, szary. Please, naprawdę. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że nie było widać. Ale 3, 2, 1. Dobra, ale jasne, no naprawdę, dzisiaj to mi coś nie idzie. Same takie ciemne kolory i jest to Blue Grey 209, a wcześniej mieliśmy Blue Grey 205. No ale jest, no, srebro, ciemne srebro wylosowałam. Znowu przerwanie przez telefon. No nie wierzę, dzisiaj to jest po prostu nie do ogarnięcia dzień. Została nam sama skóra i mam nadzieję, że tym razem nie wylosuje się taki ciemny kolor, jak na przykład tutaj, żeby był taki szary, mocny. Weźmy jakiś naprawdę taki, może bym powiedziała, kremowy, albo taki podobny do tego. Nie, tutaj chyba by był bardziej taki jasny. Chociaż, no nie, bo gdyby się zrobiło ciemniejszy tu przy skórze, to by się nam zlało, także... Trzymajmy kciuki za jakiś taki jaśniejszy kolor, tu by idealnie pasowała, jeżeli nie, no to może biały, no biały też by był fajny taki wampirek. Także losuję, a wy trzymajcie kciuki, no i napiszcie mi, jakie są wasze przewidywania, jaki kolor mi się wylosuje z tego pudła. Może jesteście wróżkiem albo wróżką, to ja losuję. Już się stresuję, naprawdę, nie wiem co to będzie i mam nadzieję, że nie będzie źle. No to otwieramy, tak? Sprawdzamy. 3, 2, 1 i... Co? Nie wierzę w to! Zobaczcie, co nam się wylosowało. Ten mój szary, upragniony, jasny kolor. No genialnie, na skórę. Ale chyba nie jest źle, no bo... Zobaczmy w ogóle, jaki to jest odcień, bo ja się cieszę. A tu zaraz będzie... No spoko, nie jest najgorzej. Więc ja koloruję i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A słuchajcie, ja przed chwilą tu przeczytałam Green Grey, czyli zielony do naszej sukienki. Piękny, odbijający się kolor. Słuchajcie, naprawdę pięknie wyszło nam tym razem. Nie jest źle, bo skóra wyszła spoko,
Ale ja się zastanawiam, co ja teraz zrobię z tych markerów na tym naszym drugim rysunku, tym, który jest jeszcze pusty. To będzie dopiero wyzwanie. W ogóle w poprzednim odcinku też było niezłe wyzwanie, bo bardziej mi się też podobał ten z losowych miejsc. I tu mam nadzieję, że jakoś podołam, ale to, co nam wyszło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo myślałam, że będzie gorzej, a tutaj jest naprawdę super. Moim zdaniem, no taki karnawał, może trochę bal przebierańców na 2021 i no podoba mi się. Jeszcze oczywiście dołożę jakieś cienie, trochę białego żelopisu, tak jak zawsze, no i zobaczycie to na sam koniec. No i jeszcze chciałam Wam przypomnieć, że macie właśnie ten rysunek, który mam tutaj na dole w opisie, więc pobierajcie i kolorujcie albo po swojemu, albo losowymi markerami, idealnie na 2021. No cóż, no ja w sumie jestem naprawdę zadowolona, bardzo idealnie, no po prostu prezentuje się ten kolor do skóry, taki zielonkawy, szary. Jest ładnie, naprawdę jest ładnie. I zobaczcie teraz, jak wygląda wersja z losowymi markerami w losowych miejscach i wersja z losowymi markerami, ale w wybranych przeze mnie miejscach, i zagłosujcie na dole, to znaczy polajkujcie komentarz, bo teraz niestety nie można głosować, nie ma ankiet. Zagłosujcie, polajkujcie komentarz na dole, która praca przypadła Wam bardziej do gustu, która Wam się po prostu bardziej podoba. Przypominam Wam jeszcze, że na dole w opisie jest link do tego rysunku, więc jeśli chcecie tylko go pokolorować, no to zapraszam do ściągnięcia, wydrukowania sobie i pokolorowania. Jeżeli to zrobicie, to koniecznie wstawcie do siebie na Instagrama, oznaczając mnie na zdjęciu. Ja będę zaglądać i patrzeć na Wasze wersje. Także zapraszam Was właśnie na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!